Cześć, tutaj Mateusz. W tym filmiku pokażę Ci grę do nauki angielskiego, więc to jest gra, w której opowiadamy historię. Nawet nazwa tak brzmi, Tell a Tale. Otworzymy, zrobimy unboxing i sprawdzimy, co kryje się w środku pudełka. Więc po otwarciu widzimy jakieś szyny, jakieś takie małe puzzle. Weźmiemy sobie je, złożymy na pół i teraz składamy, również musimy wybrać jedno z dwóch krajobrazów. Mamy rainbow, taki trochę łąkę i mamy wschód słońca. Tak, myślę, że to wschód. I wstawiamy tutaj. Gdy tak już postawimy, jesteśmy przygotowani do gry. Wyjmujemy teraz cztery kostki. Na jednej z kostek mamy czynności. Czasowniki, czyli sing, run, tu mam pracować, karmić i mamy też tutaj te elementy, które znajdują się tutaj. Na początku każdej gry zawsze przypominamy sobie słownictwo, czyli odkładamy po kolei te słówka, które znamy. Mówimy dog, pig, tractor, turkey i tak dalej. Gdy przypomnimy sobie całe słownictwo, wtedy rzucamy kośćmi. Ok, i teraz musimy opowiedzieć historię. Czyli mamy tak, mamy świnie, mamy sheep i mamy flower. No i mamy ride, czyli ktoś na kimś będzie jechał. Więc mamy sheep, gdzie tam była nasza świnka. I jeszcze tutaj mamy flower, tu mamy flowers akurat. Ok, i teraz ustawiamy sobie na naszym polu i próbujemy opowiedzieć historię, czyli możemy zacząć. Once upon a time, there was a pig. The pig met sheep and there were they were riding a horse. No, możemy dorzucić sobie tutaj horse. Trochę śmieszna historia. I potem możemy dalej opowiadać, że ten koń zjadł kwiatki. Nie ograniczajmy się, jeśli coś nam przychodzi do głowy, po prostu to mówmy, tak żeby wykorzystać jak najwięcej. Gdy nam już skończą nam się pomysły, rzucamy jeszcze raz. I teraz musimy użyć run, tego czasownika, ono musi się znaleźć w naszej historii, a także nasi nowi bohaterowie. I tak gramy po kolei, aż ułożymy całe nasze tu podwórko na tej farmie. I tak właśnie o to wygląda ta gra. Jeśli chodzi o grupę wiekową, raczej jest to grupa wiekowa gra dla dzieci i tych, które już znają pewne słowa i jest wspaniała do tego, żeby przełamać swoją barierę w mówieniu po angielsku, żeby zacząć mówić, żeby zacząć opowiadać historię. Mamy tutaj wiele słownictwa, które już raczej w wieku 9, 8, nawet 7 lat jest znane i opowiadamy historię, więc jest wspaniała. Ja bardzo lubię grać w tą grę razem z moimi uczniami. Oni ją uwielbiają, polecam. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę pod filmikiem i zostaw subskrypcję też na YouTube, żeby nie ominęły Cię kolejne filmiki. Jeśli chciałbyś Ty albo Twoje dziecko uczyć się ze mną angielskiego, to wszystkie dane do kontaktu są w opisie. Tak więc zapraszam i do zobaczenia. See you!